Dzień dobry państwu. Dzień dobry pani. Dzień dobry. Nasz pierwszy gość w studiu Odetchnij w Gdyni, z którym spotykamy się gościnia, przepraszam, z którą spotykamy się tutaj właśnie w Gdyni w teatrze muzycznym podczas 47. festiwalu polskich filmów fabularnych. Naszą gościnią jest pani Teoniki Rożynek, kompozytorka muzyki współczesnej filmowej teatralnej, ale także posiadaczka paszportu polityki w kategorii muzyka poważna, o ile... Zgadza się. Pamiętam. I posiadaczka nagrody za muzykę do filmu Prime Primetime, tak. Kuba Piątka. I to mhm. było właśnie w zeszłym roku tutaj u nas w Gdyni. Jak to jest zdobyć taką nagrodę? No, ogólnie super. <noise> Wiadomo, no bo gdzieś po pierwsze... Jakby ja się kompletnie nie spodziewałam e, w żadnym rozumieniu. Ja też myślę, że mam dosyć niestandardowe podejście do muzyki filmowej, i, e, i myślę, że rzadko tego rodzaju muzyka jest dostrzegana i zauważana. Więc jakby super, super zaskoczenie, bardzo przyjemne i bardzo mi się, bardzo by było miło z tego powodu. No właśnie, bo w jednym z wywiadów y, przeczytałam coś, co bardzo mnie zaintrygowało y, y, o pani, że. Powiedziała pani, błąd jest moją przedziwną muzyczną obsesją. O jaką obsesję tu właściwie chodzi? No tak. Tak to jest, jak się raz coś śmiesznego powie i do końca świata się za to łączy. Już śpieszę z wyjaśnieniem. Chodzi o to, że gdzieś jakby za każdym razem, jak planuję rzeczy, które zadziewają się w muzyce i jakby pracuję nad, nad nagraniami, które. Które później przetwarzam w, w postprodukcji. Tak, na dobrą sprawę to, co jest niedoskonałe w nagraniu, jakby bardzo często potrafi jakby zmienić, zmienić jakość dźwięku do tego stopnia, że po prostu gdzieś można z tego coś dodatkowego wyciągnąć. I w tym rozumieniu, jakby gdzieś ja bardziej poszukuję rzeczy, które same w sobie już niosą jakiś dodatkowy ładunek niż są to wypielęgnowane sample, ale jakby rzeczywiście jest to jedna z rzeczy, którą kiedyś dawno temu powiedziałam i jakby literalnie za każdym razem jest no, mi to pytanie tak. zadawane. I to będzie się ciągnęło, też myślę, tak. jeszcze długo, ale też jest takim e, intrygujące, więc jakby e, też rozumiem, że ktoś czytając to będzie do tego e, nawiązywał. A poza tym no, często pytania są tendencją. Tak, 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 ale myślę, że też w tym wszystkim no, no, jakby to, co jest ciekawe, no to tak naprawdę estetyka, która się rodzi tak. wokół jakby błędu i w jakiś sposób... Ten dźwięk, jakby się no, czym się charakteryzuje koniec końców, później brzmienie utworu, więc ja myślę, że to tak naprawdę bardziej niż formalne albo techniczne zagadnienie, w tym błędzie szukam raczej właśnie tej estetyki. No, no właśnie, w tym, tym razem spotykamy się też z panią w trochę innej, nie wiem, być może nowej roli, roli Jurorki w konkursie głównym tegorocznego festiwalu. Czy to rzeczywiście pierwszy raz w jury? Drugi. Po pierwszy raz byłam jurorką na Millennium Docs Against Gravity, ale to była ta sekcja filmów o sztuce i mieliśmy filmów do obejrzenia malutko, w bardzo wąskim gronie, więc jakby gdzieś powiedzmy, że tam ta sytuacja była szczepionką przed tą przed, tegoroczną tak. sytuacją. No właśnie, bo co, 20 filmów do obejrzenia? 20 filmów. Wybranie tego jednego najlepszego. Tak się zastanawiam... Czy tutaj jakieś trzeba sobie opracować wcześniej, y, wcześniej kryteria, nie wiem, pomyśleć dobra, y, wybiorę ten film kierując się emocjami albo jakimiś zasadami? Jak w ogóle tak, taki dzień y, jurorki wygląda? Sporządzam szczegółowe notatki, y, ponieważ wydaje mi się, że to jest najbardziej ryzykowna część. Jest, mamy bardzo dużo, bardzo intensywny ten weekend, fu, ten tydzień będzie i a bez notatek myślę, że pamięć może zawieść. Mamy, mamy też wymyśloną przez przewodniczącego naszej komisji taki, powiedzmy, mechanizm, w którym się będziemy posługiwać. Bez zdradzania szczegółów, oczywiście. No, niestety, zawsze najciekawsze <laughs> rzeczy zostają gdzieś tam w kule. Tak, więc wydaje mi się, że mamy jakąś metodologię wymyśloną. Mam nadzieję, że nam się dzięki temu to jakby sprawnie i tak, tak. serdecznie uda przeprowadzić. No. Że to zadziała. Tak. E, będąc tutaj u nas w Gdyni, mm, czy Gdynia inspiruje? Muzyka młodego, zdolnego, takim jakim jest pani, czy, czy to miasto właśnie potrafi inspirować? Jest mi szalenie ciężko odpowiedzieć na to pytanie z prostej przyczyny. Spędziłam tutaj bardzo niewiele dni w życiu i tak na dobrą sprawę za każdym razem, kiedy się tu pojawiałam, albo były to, były to wizyty związane z festiwalem, albo były to wizyty związane z, z odwiedzinami mojej rodziny. Więc najczęściej nie, ma, nie miałam szansy się skoncentrować i przyjrzeć temu, tak naprawdę, co miasto oferuje w takim rozumieniu Szeroko pojętej inspiracji, a, więc trochę ciężko jest mi na to odpowiedzieć. Nie chciałabym powiedzieć, że nie, ponieważ y, byłoby to niesprawiedliwe, osąd, a Kto wie, może tak. No właśnie, a w, tutaj e, obok e, jesteśmy w teatrze muzycznym, w tej chwili, a obok jest Muzeum Miasta Gdyni, i tam z kolei taki projekt e, powstał jakiś czas temu, nagrywanie różnych dźwięków miejskich. I to normalnie wydają e, koledzy na e, płytach, i to też. Polecam, jak będzie moment, żeby, żeby sobie albo w internecie nawet sprawdzić. Z tak. przyjemnością, z przyjemnością. A czy myśli pani, że teraz podczas tej edycji festiwalowej będzie w ogóle jakaś taka przestrzeń czasowa, żeby sobie, nie wiem, wyskoczyć na plażę na przykład, zobaczyć się w horyzont? Absolutnie nie. Mamy do obejrzenia w bardzo krótkim czasie, bardzo dużo filmów i wszystkie są bardzo długie jeszcze w dodatku, więc jestem o tym przekonana, że to na, to, na co będziemy mieć czas, to jest tak naprawdę oglądanie i spanie. No właśnie, <gry> ale naprawdę będzie obejrzanych y, wszystkie 20 filmów. Nie ben... widzę innego wyjścia. Nie, jak no, inaczej, jak no inaczej. Tak, nieuczciwie by było. Byłoby nieuczciwie. A jakie, jakie plany ma Teoniki Rożynek? Najbliższe na najbliższą przyszłość. Na najbliższą przyszłość w październiku rozpoczynam pracę nad filmem Moniki Strzępki, no, a w następnej kolejności zabieram się za, za, za napisanie swojego pierwszego pełnoobsadowego utworu orkiestrowego. Więc trzymajcie za mnie kciuki, bo tak. jest to potężne, potężne zadanie do sprostania. Czyli generalnie jakby ta jednak te filmy tak przewijają, przewijają się w pani twórczości. Ta muzyka filmowa to tak, tak się du dużo pojawia. Tak, w tak, w ten tak. Desen. To, to, to jest gdzieś bardzo, bardzo istotna dla mnie gałąź twórczości. Jestem też wielką fascynatką kina, więc jakby koniec końców, jakby gdzieś. Ja się tam cieszę z tego powodu, że to jest mi dane pracować przy, przy różnych odjazdowych proje projektach. A ulubiony reżyser? Boże, to z, drogi, nie to mogę ta, trudne, nie, nie tak, mogę ta, w taki sposób tak. y, jednoznacznie Wiem, nie powiedzieć. Da się, tak mm, samo mm, jak mm, o tytule mm, filmu. Po jaki masz ulubiony film? To jest, jest to super realny. trudne, jest to super trudne i to tak naprawdę się zmienia w czasie, więc odmawiam odpowiedzi, odmawiam odpowiedzi na to pytanie. <laughs> Trzymamy w takim razie kciuki. Super, dzięki. Bardzo mocno. Liczymy na to, że liczymy na to, że się jeszcze spotkamy tutaj. Wtedy może też o, 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 takich właśnie o tym oddechu w Gdyni będzie można porozmawiać, bo namawiam oczywiście na jako, tak, na oddychanie Totalnie. w naszym mieście jako gdynianka, <laughs> i też odwiedzanie różnych fajnych miejscówek, bo jest bardzo dużo fajnych miejsc, tylko trzeba mieć trochę czasu na to. Następnym razem zatem. Tak, trzymam za słowo, Dzięki. trzymamy kciuki i dziękuję serdecznie, że w terminarzu tym takim napiętym znalazła pani czas, żeby jednak odetchnąć w Gdyni, zasiąść na tym fotelu w towarzystwie tutaj z plaży naszej, Śródmieście Piasku, kamieni i, i tych gałęzi, bo to jest autentyczne. Cieszę się, że te artefakty tutaj są. Arwe. Bez tego ja bym się nie czuła tutaj swobodnie. No. Sorry. No. No, właśnie. Dziękujemy bardzo serdecznie i do zobaczenia. Do zobaczenia.